Witajcie, Maszki, z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Harazon 4 na modyfikacji The Great War Redux. Jako Imperium Osmańskie. W ostatnim odcinku odepchnęliśmy inwazję Włoszech. Chyba Włoch jest bardziej poprawne. I teraz to, co musimy zrobić, to rozpocząć przygotowania do wojny. Tak, niestety, ale jeżeli chodzi o nasz obecny stan, to jest bardzo, bardzo, że tak powiem, jesteśmy na złej pozycji. Teraz tutaj spróbujemy wysłać wszystkie możliwe dywizje, które możemy wysłać, ponieważ tak, będzie tutaj dosyć działo. Na szczęście my powinniśmy sobie poradzić, jeżeli nas zaatakują, ponieważ naszym głównym planem jest to, żebyśmy głównie się skupili na Grecji, po czym skupimy się na reszcie. Tylko oczywiście, jeżeli chodzi o naszą budowę, jest ona mega wolna. Tak, chcieliśmy tutaj mieć punkt zaopatrzenia, ale kompletnie się nie udało nam zdobyć punkt zaopatrzenia. No, trochę słabo. Ale w takim razie po prostu skupimy się teraz bardziej na tym części, jeżeli chodzi o nasz front. Ponieważ, no niestety, ale ta wojna będzie nieco trudniejsza niż z Włochami. Na pewno to, co możemy robić, to po prostu kupować sprzęt, dzięki czemu no, będziemy mogli nasze luki zaopatrzyć. No, na tym polega kupowanie sprzętu. Ale też, no, w głównej mierze to jest nasza produkcja. Jeżeli chodzi o źródło sprzętu, bo inaczej to się nie uda nam zdobyć. Tutaj mamy już dosyć dużo siły politycznej. Jeżeli chodzi o dalsze pójście w tutaj drzewku, to myślę, że już aż tak bardzo nie jest nam na rękę. Tutaj mamy kolejne rzeczy. Myślę, że to byłoby lepsze, żebyśmy zdobyli, więc potrzebujemy search for investment. Tak, tutaj potrzebujemy. Tak, możemy tutaj jeszcze odblokować tą rzecz, która będzie w miarę ok, że możemy odblokować cel narodowy, który nam zmniejsza, tylko szczerze powiem, nie jest to dla mnie zbyt poważne. Tak, mamy ogromne drzewko i to raczej nic nam nie da. Co tutaj mamy? Możemy dalej kupować? Okej. No i zakończyło się. Były wybory. Została wybrana jakaś tam partia. Dokładnie jakaś tam partia, bo jest. Nie wiem. Jak ona się... ITF. ITF. Co? Okej. Okay. Czy to miało jakieś znaczenie, gdybyśmy... Znaczy się... Nie wiem, co trzeba było zrobić. O, Titanic zatonął. Żebyśmy o to zrobili. Okej. Okay. Dobra, udało nam się i... Tak, mamy tutaj dwie rzeczy, które nie wiem, dlaczego się pojawiły. I to mi się nie podoba. Co się stało? Tutaj mamy to. The current to complete. The current party is democratic. If we not complete, we'll be called... Jak mamy to zrobić, żeby było demokratyczne? Musimy, nie wiem... zwiększyć, jeżeli chodzi o demokrację, czy co? Mógłbym zacząć zwiększać demokrację. Demokrację, daily democracy. Ale pytanie jest takie, jak ja mam to zrobić, żebyśmy mieli demokrację? Co mam zrobić, żebyśmy mieli demokrację? Co tutaj mamy? Promises of peace to do. Solify. No nie. Tutaj democratic, no nie.
że możemy zbanować resztę partii. Okej. Może to coś nam pomoże. Że usuniemy resztę partii. Ale nie wiem, co mamy zrobić, żebyśmy... Czy to ma być na samym końcu? Jakiś event tam nie pokazywało, żeby na samym końcu było coś. Dobra, musimy zobaczyć, o co chodzi. Co niby ma się zrobić, żebyśmy mieli tam demokrację w państwie. Mogę szukać tutaj gości, którzy dają nam demokrację. Podzmieniać tutaj. Okej, chyba gość wrócił. To kompletnie, ale to kompletnie nie wiem, jak to ma niby zadziałać. Mamy 36%. Nie mam tutaj jakichś rzeczy do tego, żebyśmy zmieniali. Ale co mamy zrobić, żeby... Ja dosłownie nie wiem, co jak to ma zadziałać, żebyśmy to mieli ten demokratyczny. Dobra, co najwyżej zapiszę sobie to. Teraz sobie daję tych wszystkich gości. Myślałem, że to będzie bardziej wytłumaczone, ale widzę, że tutaj kompletnie nie jest nic, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Na razie nie musimy kupować tego sprzętu. Co mi się nie podoba, że jest w modzie, że na przykład takie: o, teraz masz 90 dni na zrobienie czegoś, co powinieneś być przygotowany od 2 lat do tego zrobienia. No niby skąd ja mam wiedzieć, że 2 lata wcześniej, że to miałem zrobić. 1000 dni to trochę za dużo. O nie, to jest ten czas w modzie, kiedy dosłownie nie mamy nic roboty. No. Dajcie mi demokrację. Proszę. Bo ja dosłownie nie mam tutaj... Nie wiem, jak tutaj to osiągnąć. Zaraz. Teraz odblokuję to, ile nam zostało do zrobienia. Tam chyba mało, jeżeli już się nam poświetla. 35. O. Nie wiem, może to zrobić coś takiego, że na samym końcu jest takie: o, możesz wybrać, czy się udało, czy nie. Jej. Bo ja dosłownie nie wiem, co teraz mamy zrobić. Co to jest za decyzja? O, inwestycje, tak. Inwestycje tak naprawdę najważniejsze to są te francuskie. Reszta nie ma znaczenia zbytnio. Bo te francuskie dosłownie dadzą nam fabryki cywilne i teraz jak mamy problem z fabrykami cywilnymi, to powinienem jednak zwracać bardziej na to uwagę. Dobra, mamy ten event. Zobaczymy, co to nam da. Okej, może tak naprawdę tutaj tylko dali to dlatego, że okej, może uda im się zmienić demokrację? Chociaż teraz sobie ustawiłem to. Znaczy się nawet choć czasami jest coś takiego, że jednak można podstawowe mechaniki tego brać. Okej, więc doszło do tego? Action of... Ale to już chyba zrobiliśmy, czy coś... No? Myślę, że modowi coś się przewidziało. Okej, okay, mamy już tego gościa. Mamy go. Fajnie. Ale... Dalej już nic nie można robić. Tak, coś myślę, że mod nie przewidział. Możemy jeszcze puścić przez chwilę, może się nam uda. Szczerze powiem, nie widzę jakiejś możliwości teraz robienia czegokolwiek. Bo mamy tego gościa. No, wspieramy demokrację.
i nie widzę na razie żadnych eventów. O! Wielkie spłacanie, co też dużo kosztuje, co może oznaczać, że będzie, że bardzo nam zmniejszy. By to było przynajmniej 3%, bo jakby to było 3%, to ma znaczenie. Nie chce mi się co chwilę klikać 1% i dostałeś realnie nic. Dobra, myślę, że kompletnie, ale to kompletnie demokracja tutaj nie działa. Jak? Nie wiem, może jakbym przez decyzję, może to by mi się udało. Czekajcie, spróbujmy na przykład. Czy udałoby nam się, gdybyśmy mieli, nie wiem, to było ad popularity? Tak, democratic 50. Mamy 87%. Czy mamy jakieś odblokowane drzewko z tym, żeby przejęło to demokracja? Kompletnie nie widzę. Nie wiem dosłownie, jak mamy, jak to mieli przejąć. Dobra. Trzeba spisać kod dosłownie. Bo nie ma to znaczenia teraz. Dobra, set. Ruling Party, Democratic. Nie powinno być problemu z tym, powinien po chwili zobaczyć, że udało nam się. Jej, udało nam się, jej! Demokracja została wprowadzona w życie! Ten gościu. Nie wiem, czy te portrety w tej. W tej grze aż tak bardzo nie, ale u Osmanów po prostu są takie czasami dziwne. Dobra, więc mamy klasyczny liberalizm. Ciekawe. I pytanie jest takie, czy ma jakieś znaczenie, takie, wiecie, realne, że to wprowadziliśmy. Możemy sobie to usunąć. No, w sumie wszystko usunąć, to nie jest takie ważne. Tutaj zbanowaliśmy protofaszyzm. Jej. I teraz co? No. Teraz musimy to zrobić. Przynajmniej będą teraz się wkurzać, jeżeli dojdzie do wojny. To jest najlepsze, że chyba wcześniej się też nie wkurzali. Mamy to. Teraz zauważyłem, to jest. To nie jest zbyt miłe. Też widzę. Dobra, myślę, że też zmienimy sobie gościa. Ten ma 5%. Tak naprawdę i tak my zbytnio nie zwracamy na to uwagi. Tego bym sobie zmienił na tego, co wcześniej miałem. A w międzyczasie, tak, 3%, dobra. Będę to robić, bo to jest stanie i możemy się tym zająć. O, Roosevelt nie zginął. W ogóle w Ameryce, wiecie mi, to co się dzieje w Ameryce, w tym modzie, to są naprawdę... Jak się włączy ahistorycznie, to można dostać Kaiserreicha. Dobra, Turkish Revanchism. Chodzi o to, że mamy tych. Ale... Oprócz tego, że to jest bardzo długie. Myślę, że pójdziemy oczywiście w Ataturka, ponieważ... To jest jedyna znana postać z Turcji. Może jeszcze ktoś zna jakiś tych, jak oni się nazywają... Patrzę, co to jest. Jeszcze może jakiś imperatorów z Osmanów. Czekaj, to, no chyba kalifów albo sultanów. Różnie to się nazywali. O nie. Jesteśmy w czasie, kiedy nie mamy żadnych badań. O nie. Nie chcielibym tego czasu w tym modzie, że czas, gdzie byśmy chcieli zrobić jakieś super badania, ale wszystkie są poza czasem. Dosłownie. Okej, w takim razie musimy porobić jakieś mniej znaczące. Co tutaj mamy? Tutaj mamy oczywiście ten Industrial Concern. No i brakuje mi też jakichś takich powiadomień, żebyśmy, znaczników, żebyśmy na przykład nie dostawali do tych rządu. No ale to już chyba nie będą zmieniać. Aż tak często się nie pokazują. Chociaż, bo jestem
Oto właśnie. Battle of Power, który powoduje to, że się pojawiają. Dobra, więc... podoba mi się dzienna zmiana, tylko nie wiem, w którą stronę. Chyba w tą, jako że to jest minus. Dobra, chyba tak. Zawsze mnie trochę martwi. Oni chyba w ogóle nie korzystają z tego, albo może nie widziałem za bardzo Szwajcarii. Ale ten Daily Power, Balance of Power, w sumie nie korzystali, bo on trochę jest bardzo OP. Dobra, więc myślę, że to, co będziemy oczywiście próbowali zrobić, to pójść w Kemala. Dlatego, że jak mówiłem, to jest jedyna osoba, którą znamy. coś tutaj mamy. Na razie tylko patrzę, co tutaj jest. Tutaj są jakieś wybory, które są w ogóle takie bardzo, ale to bardzo w jedną stronę. Dobra. Positive relation with neighbors. Czyli że bardziej pójdziemy w ten antyimperialist. Czyli to będzie... No, z jednej strony super, z drugiej strony chyba nie ma znaczenia w głównej mierze, jak tam pójdziemy. Tutaj mamy Camellis Takeover. No, dobra. To, co w głównej mierze też muszę popatrzeć, to jest to. Ponieważ zmieniła nam się ta część drzewka i możemy sobie wykorzystać to. Możemy na przykład zintegrować Bułgarię. Tak, możemy tutaj dużo integracji robić, więc ewidentnie będziemy robić integrację, bo dlaczego nie? Ale myślę, że na razie sobie zajmiemy się tym. Mamy tutaj jeden research slot. Kurde. Jest taki problem. Możemy to zrobić, ale tutaj mamy też coś innego, który pokazuje jeszcze 4 sloty. O, byśmy wtedy moglibyśmy mieć 5, jakbyśmy poszli. Dobra, wiecie co, może pójdziemy w to. To jest mega proste. Ale najpierw zrobimy tyle, ile możemy. Czyli, że na przykład możemy najpierw dać prawa wyborcze kobietom. Co jest dobre. Dobra. Czy coś tutaj mamy, bo tak się pojawiają nam... O, właśnie, jest wojna. Dlaczego dostajemy takie minusy? Okej. Okay. Tak, wojna. Wojna. Więc... jak sami widzicie, ta wojna nie jest zbyt dobra dla nas. Co tutaj mamy za decyzję? A, mamy tą decyzję tutaj. Myślę, że możemy to włączyć. Ok, więc jak mówiłem, naszą główną teraz taktyką to jest włączenie wszystkich rozkazów i próba dosłownie przejęcia tutaj jak najszybszej Grecji oraz jakiekolwiek próba tutaj ogólnie przejęcia tych terytoriów. Myślę, że tutaj musimy sobie na razie tak rozłożyć. Też na pewno Albania nam tutaj dołączy, więc musimy uważać na to. Tutaj źle ustawiłem prowincję, ale... może jeżeli... tutaj realnie rzecz biorąc... możemy spróbować, żeby oni wyszli. I... To jest jedna prowincja. A nie, jest tutaj dwie dywizje. Możemy zrobić coś takiego, że po prostu... tak? Nie, potrzebujemy, żeby 3 dywizje. O, tak. Jeżeli oni tutaj przejdą, to my dosłownie możemy ich okrążyć. Okej, więc na razie taki jest plan. Teraz jeszcze flota. Nasza flota. Niech ona tutaj wypłynie. I może te granaty zrobimy. Więc tak, teraz będziemy mieć na pewno problem z tym. Z tą całą tą właśnie całą armią, bo Bułgarzy to jest najgroźniejszy przeciwnik. Więc musimy to jakoś przetrwać. Na razie forced
Defense. I w sumie kupujemy karabiny. Tak. Powracamy z kupnem karabinów. Wielki powrót kupna karabinów. Okej, więc tak. Tutaj mega agresywnie. Musimy jak najwięcej terytoriów przejąć. Okej. O. Dopiero co rząd powstał i właśnie upadł. I przejęliśmy anteny. Tak. Czy to oznacza, że nie możemy robić tych celów? Nie, oznacza to, że rząd upadł. Naprawdę w Grecji szybko się zmieniają te rządy. Ok, więc tak. To co najpierw będziemy robić, to przejmujemy wszystkie tutaj prowincje. To co moglibyśmy jeszcze zrobić, to wziąć jedną z tych dywizji i ustawić desant na Kretę, bo Kreta też tutaj będzie. No i na razie się modlimy, żeby to nam jeszcze nie upadło. Dobra, jak to wygląda? Tutaj powoli przechodzą, ale w głównej mierze to ja chcę zrobić jakieś tutaj mikro. Jak oni... Gdzie wy idziecie? Udało się! Szybko, szybko, szybko! Dobra. Dwie dywizje tam poszły. A nie, jedna dywizja, dobra. Pójdźcie o tak. Tutaj ta... Widzę, że oni kompletnie tutaj już nic nie robią. Dobra, zajmijcie tutaj resztę miast. A nie, dobra, tutaj. W takim razie przejdźcie. I powoli tutaj zajmujemy się tym. Dobra, pytanie czy... Dobra, za chwilę się nam to odpali, ale chyba są... Tak, Kreta jest kompletnie tutaj oblegana. Okej, Królestwo Grecji upadło. Co w głównej mierze teraz wykorzystamy to, żeby... żebyśmy ochronili się przed dosłownie Bułgarami. Dobra, możemy sobie zmniejszyć ten rozkaz. Okej, widzę, że tam Albania. Dosłownie koło Albanii jesteśmy, więc... Więc nie ma problemu. Tą armię byśmy zmienili. Ponieważ część z tej armii to kompletnie nie wychodzi. Tutaj nam też trochę ten rozkaz słabo poszedł. No niestety, ale... ta wojna nie jest zbyt miła. Dobra, wyślijmy w takim razie tutaj dywizję. I te dywizje mogą się tym zająć. A tutaj jedna dywizja może pójść na ten front. Nie podoba mi się, że kompletnie, ale ten front totalnie nam się rozpadł. Dobra, oni wchodzą do Albanii i już pokonaliśmy Albanię? Nie, a już pokonaliśmy. Dobra, więc wy możecie pójść od tutaj. Tutaj jakieś dywizje greckie zostały. O, i Albanię od razu pokonaliśmy. Fajnie. Dobra, więc jak już mamy ten Greków z głowy, w głównej mierze, to co dalej musimy robić, to... O, ale propagandy możemy robić. Dobra, na razie to nie będziemy robić tej propagandy, bo to nie jest kompletnie nam potrzebne. I co tutaj mamy? Na przykład mamy jakieś decyzje do podjęcia. Możemy suppress minorities. Nice. Dobra, i teraz dosłownie cała nasza rozgrywka polega na tym, żebyśmy tak pokonali tych na tej wyspie. Dosłownie tutaj nic nie zrobimy. Nie wydaje mi się. Tak, chyba
nie uda nam się Krety zniszczyć. No jeżeli 20% to kompletnie się nam nie uda. Dobra, w takim razie ten rozkaz usuwamy. Ciebie wracamy na tą... na ten front. I możemy wyłączyć. Tutaj coś masz fajnego? Nie, niezbyt. Czy ty masz coś fajnego tutaj? Też niezbyt. Dobra. I pytanie jest takie... Szczerze powiem tak, z... tą... Czarnogórą. Raczej się nam nie uda tutaj zbytnio zrobić nic. Więc... Tak, te dywizje na razie możemy wysłać tutaj. Bo wysyłam tutaj te wszystkie dywizje, ta dywizja w ogóle nic nie robi, więc... Nie ma sensu tutaj. Po prostu musimy ich wyciągnąć z Czarnej Góry. Ech, zauważyliście, co zrobiłem z Czarnej Góry. więc... Robimy jeszcze raz ten sam rozkaz. Niech oni tak pójdą. A my... Was też wykorzystamy w taki sposób, żebyście... Wy... się tak rozstawili. Żeby po prostu oni mogli wyjść. Poczekamy, jak oni pójdą dalej. Dobra, dobra. W takim razie wy tutaj odejdźcie z tego. Jeżeli oni odchodzą. Okej, okay, i jest, są już pułapce. Dobra. Więc usuwamy ten rozkaz. Kto by pomyślał, że tak łatwo się nabiorą na to? O, masz los! Dopiero co wpłynęli tutaj. O. Serio? Dopiero co wpłynęliście? Dosłownie wpłynęli do tego portu. Dobra, jak to wygląda z tym? Trochę się rozeszli, ale kompletnie tutaj się załamało. Nie możemy naprawdę zrobić tego wielkiego rozkazu. Znaczy się, możemy zrobić taki wielki rozkaz. A tutaj też możemy dać połowę. I naszym głównym teraz problemem jest to, żebyśmy mogli tutaj jakoś się przedostać. No tak, tych sobie poradzimy z tymi, ale tutaj jak wylądowała teraz cała ich armia... A, naprawdę to... Taki niefart z tym był. A, tutaj sobie jakoś radzimy. Nie, dosłownie. Czego mamy się pytać? Czy mamy kupować artylerię? Ja powiem bardziej. Musimy kupować artylerię. Na modernizację armii. Na razie nie wysadzimy kanału. No i... Teraz czekamy. Jak tutaj jest Turkish Pride. Możemy nadal... tutaj zrobić. Chyba się nam nie uda tutaj za bardzo ogarnąć tego, co chcemy. Tutaj te dywizje powoli padają. Nas ciągle atakują. Co z jednej strony jest dla nas niezbyt miłe, ale z drugiej strony możemy to wziąć. Możemy też zamienić o ten. Teraz do obrony. Potrzebujemy, żeby tych dosłownie rozbić. Bo jak tych rozbijemy, to są niestety góry, to będzie nam o wiele prościej załatwić resztę. Liberize the market. Tutaj. Dobra. Ale zmienia się. No, brakuje mi tego, żeby jednak zmienili ten modyfikator, bo ten modyfikator obecnie nie ma, jest trochę nieczytelny. Dobra, wojsko,
Nasza armia to kompletnie nic nie potrafi, więc... Trochę taki minus. Ale tutaj sobie na razie zdejmują. Mamy 25 tysięcy do 33 tysięcy. Traciliśmy w głównej mierze na Bułgarii, no nie dziwię się. Tutaj tak naprawdę polega to na tym, że musimy powoli wszystko robić. Okej, w takim razie spłacamy dług. I pytanie jest takie, co potrzebujemy? Potrzebujemy karabinów? Nie, artylerii nadal potrzebujemy. Więc kupujemy ją. Tak. Takie jest nasze obecne życie. Jak to się stało, że teraz kompletnie już na mnie idzie? Mamy tak, jedną dywizję czarnogórską przeciwko dywizjom osmańskim. Dobra, ale już dosyć długo trwa ten odcinek, więc ja się już z wami żegnam. No, wojna na Bałkanach nie będzie zbyt miła. No, trochę poczekamy. Dobra, ale to wszystko z tego odcinka. Był z wami Trehol. No to cześć!